Hello, ladies and gentlemen, specjalnej halloweenowej edycji pozytywnego bałaganu. Zapraszam. Planowałam wam opowiedzieć genezę Halloween, ale ile stron w internecie, tyle innych historii. Może się skupmy, co Ameryka robi, bo w sumie tylko oni celebrują to w 100%. Scary Farm. Młodzież oprócz organizowania domówek chodzą też na tak zwane Scary Farm, czyli po prostu straszne farmy. Jest to sceneria z filmów grozy, organizowana na dużej przestrzeni. Wchodzisz, a tam Frankenstein nagle się pojawia. Jest bardzo strasznie. Trick or treat, trick or treat. Dzieci chodzą po domu. Mówią, cukierek albo psikus. Jak dasz cukierek, to nic się nie stanie. A jak nie, w dalszej części filmiku. Abelwoby! W tej zabawie nie masz rączek. A musisz wyłowić jabłko. Z wiadelka. Wypełnionym wodą. Jak wyłowisz jabłuszko i go nie uszkodzisz, to ma oznaczać szczęście w nadchodzącym roku. Jak uszkodzisz? Wszyscy pytają, jak to wygląda w Anglii. Nie ma żadnych tradycji. Impreza. Wszyscy się przebierają. Jak pojedziesz do Brighton, jest kolorowo. I strasznie. Wchodzą trzy wampiry do baru. Poproszę setkę krwi. Poproszę setkę krwi. A ja poproszę szklankę wrzącej wody. Koledzy zdziwieni. A ty dziś co? Inaczej niż koledzy? No ja dzisiaj herbatkę. Czego się bałaś, jak byłaś młodsza? Zawsze bałam się piwnicy. Może nie samej piwnicy, co schowka przy schodach? Była tam taka wielka dziura ciemna. Zawsze jak wchodziłam na górę, to bałam się, że wyskoczy z niej wilk i muszę biec. Tata wiedział, że się boję. Zatkał to styropianem. Tata bohater? Ani nie musiała się już bać. Czy urodziny w Halloween to dobry pomysł? Możecie się przebrać. Na przykład wszystkie księżniczki, albo w stylu Marvela, albo jakiś inny, tematyczny. Ale Halloween? Jak twoje urodziny będą w stylu Halloween, to jak będzie wyglądało prawdziwe Halloween? Jakie się robi psikusy? Psikusy? Jakie? Zazwyczaj kończy się to obrzucaniem. Myślę, że są najpopularniejsze dwa sposoby. Pierwszy, najtańszy i myślę najprostszy, to po prostu obrzucenie twojego domu papierem toaletowym. Druga wersja, troszkę droższa i marnacja z deczka, to jajkami. Wybierz opcję A. Challenge! Makijaż! Same palce! Same! Tylko palce! Powiadają, że u Kici w domu wszystko znajdziesz. No i to prawda. Halloweenowe gadżety też się znalazły. No nie użyłam wszystkiego, no ale tej sztucznej krwi na pewno, tych cieni w żelu, podkładu białego i szminki, to tak. O matko, Kici bez make-upu! Ale nie martwcie się, nałożyłam delikatny podkład, żebyście się nie musieli bać. No dobra, to zaczynamy. Czas piąć te kłaki, bo inaczej będzie ciężko. Od czego by tu zacząć? Może to? Albo to? Nie wiem. No dobra, mam podkład. O, właśnie się uderzyła w łokieć. Tak, tak. Oj, biedna Ania. Oj, jajku, jajku. Ale mamy podkład. No, najpierw sobie nakładam nadgarstek, bo tam będzie o wiele wygodniej. Foundation done. Teraz czas na oczka.
ciap, 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 ciap. Wyglądam jak Dalmatyńczyk. Otwarta buzia zaliczona. Może dodam trochę kolorków, bo wyglądam jak ten włamywacz z Alex Sam w domu. Tak, Alex, nie Kevin Sam w domu. Dorywi sobie walne czarne. No, bo czemu nie? Teraz czas na bekę samego z siebie. Haha. Beki część dalsza. Nie mogę. Spokojnie, jest git. Poważnie. Ciap, 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 ciap. Ciap, 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 ciap. Jejku, wyglądam jakbym zjadła kupę. Niam, niam. Cała uwalona, muszę się co chwilę myć. No, bez sztucznej krwi to obyć się nie możemy. Działamy. Why so serious? Miau, miau. Ostrzegam, sztuczna krew nie schodzi tak łatwo. Przed założeniem peruki zaokładamy creepy czepek. Au, tu proszę. Przymierzam, no tak. Tak to jest, gdy kupujesz czapkę bez przymierzenia jej przed zakupem. No, no i masz. No, no patrz. Spooky. Nie wiesz, przy czym się bawić na Halloween? Nie wiesz, jak zrobić dobry nastrój? Tutaj przygotowałam wam playlistę. Tyle piosenek. Klasowa impreza za miastem. Byliśmy na jakiejś wsi, w sali, niedaleko kościół. Przez pierwsze 2-3 godziny było spoko, póki nie zaczęło się coś dziać z prądem. Światło bezustannie mrugało, muzyka się zatrzymywała. Nauczycielka powiedziała, że pójdziemy na spacer w środku nocy. Poszliśmy w las. Wszyscy chodzili 15 minut z laterkami. Coś się ruszyło. Każdy się cofał kilka kroków. Po chwili słyszeliśmy ryk. Pobiegliśmy wszyscy do budynku. Przestraszeni i zmęczeni biegiem, kładziemy się w śpiwory. Gdy już spaliśmy, światło, huki, dziwna ręka na szybie. To już była ostatnia wycieczka. Za miasto. Historię nadesłał Kuba Stec. No plan był taki, żeby zrobić właśnie z balona dynię. Ale już mam uwagę zdradzić, że coś nie pykło. No jak zawsze. No, zaczęło się niewinnie, dmuchanie balona i takie tam. Dopasowałam długość sznureczków, przycięłam sznureczki, związałam sznureczki i co? Balon okazał się zbyt nabity i przez to mało elastyczny. No ale co, ja się podam? No, no nie, no przecież no... Napełnimy jeszcze jednego balona, ale troszkę mniejszego, nie? Następna porażka. Te balony są po prostu za mało elastyczne. Dobra, kupiłam największy balon, jaki znalazłam w sklepie. Tu muchamy. Dobra, podaję się. Koniec. Robimy normalną dynię. Zaczęłam od wykrajania góry. A to co? Taka kubka w środku. Bebostwo trzeba ładnie obciąć. No i środek dyni trzeba wyczyścić. Z bebostwa! Warto sobie najpierw narysować to, co chcesz wyciąć. No i teraz zabieram się za wydrążanie dyni. No ale zawsze lepiej przy fajnym bicie, nie?
Taka ta moja dynia, no. Podoba wam się? Bu! Przekąski? Napoje przekąski. Na Halloween. Jakie? Moim następnym wielkim planem było zrobienie taki żelek dżownic, używając do tego słomek i galaretki. No i zobaczcie, co z tego wyszło. Wiesz, wiecie, to ten śmiech znaczy, co? Boże. Zabawę zaczynam od tego, że musimy zrobić galaretkę. Jak ją zrobić, to zwyczaj instrukcja jest na opakowaniu. Każda jest inna. Później już delikatnie schłodzoną galaretkę wlewamy do słomek. Ej, ale czekaj, to przecież przecieka. No przecież to tylko taki malusi fail. No, dzięki temu nauczyłam się, że jednak te słomki trzeba zatkać z innej strony. A żeby zatkać, to zagięłam je i zakleiłam taśmą klejącą. Doszukałam się też informacji, że lepiej jest spiąć gumką, bo jest łatwiej wlewać soczek. In! Podejście numer 2. Tym razem zalałam słomki galaretką z jakimś tam minimalnym procentem sukcesu i odłożyłam słomki, żeby galaretka stężała, no, najlepiej na 24 godziny. Sposobem, żeby nasze glizdy wypędzły ze słomki, jest włożenie jej po prostu do ciepłej wody. Na chwileczkę. A teraz chwila prawdy, wyciskamy glizdy ze słomki. Ta. No super. Fail! Ej, może po prostu słomki są za cienkie? No to spróbowałam takie dwa razy grubsze. Zobaczymy, jak wyjdzie. Wyciskam... Uwaliłam się. Jak można zobaczyć na załączonym obrazku, podejście numer 2 wygląda lepiej. No, ale i tak. Go away! Drugi projekt jest tak prosty, że trzeba być naprawdę wielkim durniem, żeby go sfejlować. Zadanie jest banalnie proste. Potrzebujemy szczekawek. A reszta? Sok, alkohol, cokolwiek, co jest krwisto-czerwone. Ja akurat wybrałam sok, który się miesza z wodą. No, wyszło trochę za jasne. Może troszkę więcej soku? No, teraz już trochę lepiej. No w końcu mi coś wyszło. Krwiste szoty. Enjoy. Jak zrobić imprezę Halloweenową? Po imprezie? Myślę, że zrobi krótki montaż. A teraz? Możecie zobaczyć, co było w tamtym roku. Ha, tu. I link dam w opisie. W tym momencie powinnam pokazać, że jestem normalną osobą. Ale po co? Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak nie, polubcie ten filmik i podzielcie się z znajomymi. Przecież to oni też muszą się bać. Zasubskrybuj mój kanał, jak jeszcze tego nie zrobiłeś. Przecież chcesz więcej. My się widzimy w przyszłości. Chyba. A wy? Zostańcie kreatywni.